1495 metrów długości, 13 zakrętów. To podstawowe liczby toru Poznań, a to na nim odbywała się czwarta runda Rock Cup Poland. Pogoda była wymarzona do ścigania, jak zwykle nie brakowało emocji, a w sumie ścigało się ponad 100 kierowców. Tak właśnie wygląda rywalizacja w największej serii kartingowej w naszym kraju. Najmłodsza i najliczniejsza kategoria Baby Rock. W trzeciej rundzie wygrał Dominik Garbaciak, ale czwarta runda to już popis Kacpra Rogali. Młody kierowca Bambini Racing zdobył komplet punktów, ale walka o zwycięstwo była bardzo zacięta. W przedfinale i finale dwóch pierwszych zawodników dzieliło mniej niż 0,1 sekundy. Tym razem to jednak Rogala był pierwszy na linii mety. W klasyfikacji generalnej też prowadzi kierowca Bambini Racing, który nad drugim Karolem Pankiem ma 81 punktów przewagi. W mini rok znów najszybszy był Adrian Janicki. O braku sportowego szczęścia może za to mówić Marcel Kuc, który przedfinał ukończył na 5. pozycji, by w finale przegrać tylko ze zwycięzcą. W rozmowie z nami kierowca podkreślał, jak ważny jest jego cały zespół. Czasy były dobre, szybkie. No, staramy się jak najlepsze czasy. Dziękuję moim mechanikom za dobry wóz. W generalnej klasyfikacji prowadzi Janicki przed Kucem i Greenbergasem. Jak w każdym wyścigu, jak w każdej kategorii, tak i w Junior Rock nie brakowało emocji. Weekend w Poznaniu był bardzo udany dla Jana Antoszewskiego, który wygrał 3. i 4. rundę. Drugiego dnia rywalizacji w Przeźmierowie w tej kategorii świetny wynik uzyskał Jan Galeja. Zawodnik Amo Racing Team debiutuje w tej kategorii i jak sam przyznaje, różnice między Mini Rock a Junior Rock są dość spore. No, ręce trochę bardziej bolą, bo wiadomo, większa prędkość i w ogóle, ale ogólnie bardziej mi się podoba niż poprzednia. W walce o końcowe zwycięstwo prowadzi Mateusz Pyłka, który wyprzedził Michała Kasiborskiego. Na trzecie miejsce wskoczył Jan Antoszewski. W kategorii DVS najlepszy w tej rundzie okazał się Filip Wójcik przed Mikołajem Kaczmarkiem i Igorem Lejko. Wójcik, kierowca Jastrzębski Racing, wypracował sobie dość sporą przewagę w finałowym przejeździe i kontrolował przebieg wyścigu, wygrywając z przewagą prawie 6 sekund. Głównego biegu nie ukończył Igor Lejko, przez co musiał pogodzić się z przegraną w tej rundzie. W Rock GP kolejna runda padła łupem Daniela Zająca. Co prawda w przedfinale zawodnik D&D Motorsport przyjechał drugi, zaraz za Adrianem Marcinkiewiczem, ale w finałowym wyścigu zostawił swojego rywala minimalnie za plecami, wygrywając o niespełna 0,01 sekundy. W klasyfikacji generalnej nadal prowadzi Marcinkiewicz, ale goni go Daniel Zając. Między zawodnikami jest jeszcze na miejscu drugim Mariusz Szymczak. Kolejna runda Rock Cup Poland odbędzie się na początku czerwca na torze w Starym Kisielinie i znów możemy być świadkami niespodziewanych rozstrzygnięć, a na pewno wspaniałej rywalizacji najlepszych kierowców kartingowych w Polsce.